Cześć, w tym filmie test i prezentacja nowości z firmy AirBauer. Duży klucz udarowy, model EHTIW 18 Li. Na klucz mamy 3 lata gwarancji. Klucz jest silnikiem bezszczotkowym. Pracuje z prędkością obrotową od 0 do 1800 obrotów na minutę. Uchwyt narzędziowy to 1/2 cala. Maksymalny moment obrotowy to 560 Nm. Ma diodę podświetlającą. To samo body, bez akumulatora, w kartonowym pudełku, za cenę około 500 zł. Uchwyt do zawieszenia. Sam klucz. Rękojeść jest ta sama co przy pozostałych wkrętarkach, kluczach, zakrętarkach udarowych serii AirBauer. Nie mamy tutaj żadnego manipulatora, którym moglibyśmy ustawiać prędkość obrotową lub maksymalny moment obrotowy. Prędkość i siłę regulujemy dociskając spust. Na dole mamy tylko diodę podświetlającą. Uchwyt 1/2 cala, bez żadnego otworu ani... No i w standardowym miejscu przełącznik kierunku obrotów. Częstotliwość udarów to maksymalnie 2400 na minutę. 560 Nm, waga bez akumulatora 2300 g. 3052 g z akumulatorem 4 Ah. Samobody 2349 g. To 55 Nm. Nm. 200 Nm. Użyję adaptera z 1/2 na 3/4, żeby dokręcić nakrętki o średnicy 27 mm.
Na tych kołach chyba nigdy nie robiłem testu. Jeżeli tak, to dokręcałem je około 2 lata temu. Rok temu odkręcałem i dokręcałem prawe koło, to jest lewe. Sprawdzimy ja to. Zobaczymy zwykłą nasadką, czy jest różnica. Krótkie podsumowanie na koniec. Nie jestem jeszcze w pełni, w 100% w stanie powiedzieć, czy polecam ten klucz, czy nie, czy jestem z niego zadowolony. Nakrętki na kole, które nie były odkręcane około 3 lata, no to z łatwością odkręcił, no ale wiadomo, to są nakrętki w niedużej osobówce, więc nie jest to nic trudnego dla takich kluczy udarowych. Śruby w drugim kole, które były przykręcane no 2,5 miesiąca temu, kiedy była wymiana opon, także to nie jest zbyt długi okres, też sobie z nimi dał radę. Natomiast podczas testu z nakrętkami 30 mm na kole ciągnika to widzieliśmy, że Yato 700 Nm dało sobie lepiej radę niż ten klucz. To też nie powinno dziwić, no bo 700 Nm to jest więcej niż tutaj 560 Erbauera. Także muszę wykonać więcej testów, żeby móc coś powiedzieć o takim kluczu. Nie używałem jeszcze takiego klucza z takim z zakresem momentu obrotowego. Porównując do innych kluczy, no to z pewnością jest mocniejszy niż zielony Parkside, natomiast jest słabszy niż Yato. Do minusów można na pewno zaliczyć brak regulatora prędkości obrotowej i momentu obrotowego, otworu na przykład na zawleczkę czy coś, co by mogło trzymać lepiej tą nasadkę. A jak chodzi o plusy, no to rękojeść tu jest całkiem smukła, ta sama co we wkrętarkach w innych elektronarzędziach udarowych Erbauera. Ale podczas tych kilku testów, kilku moich prób, nie czuję, żeby tam się coś rozkręcało. Ta rękojeść jest bardzo stabilna, mocno skręcona, dobrze wykonana. Mimo, że u góry korpus klucza jest dosyć duży i ciężki. Fajne jest to, że możemy sobie podświetlić coś diodą, delikatnie naciskając spust i ta dioda nie gaśnie od razu. Kwestionowanym plusem jest to, że klucz jest również silnikiem bezszczotkowym. Bardzo trudno jest mi go jednoznacznie sklasyfikować. Za samą wodę płacimy około 500 zł. Akumulator, jakaś czwórka czy piątka z ładowarką też wyjdzie około 600 zł. Myślę, że jeżeli chcemy mieć taką 100% pewność, że poradzi sobie z kołami w naszych samochodach, czy nawet busach, takich dostawczych, którymi są przewożone meble, ja bym zainwestował w Makitę o maksymalnym momencie ponad 1000 Nm. Samobody kosztuje 1400 zł, no ale jeżeli chcemy już mieć taki klucz 100%, to ja bym taki polecał. Napiszcie, jakich wy kluczy udarowych używacie, jakie polecacie i co sądzicie o tym i o elektronarzędziach Erbauera. Ja wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej!